Magdalena Kordel, 48 tygodni. Czyta: Joanna Figlak. 23 sierpnia 2002 roku. Przed chwilą odebrałam telefon od Sylwii. Ostatnio dość dużo czasu spędzam w jej towarzystwie z racji tego, że jest ona przyjaciółką Sebastiana. A jak radośnie twierdzi mój mąż, jego przyjaciele muszą być też moimi przyjaciółmi. Mam na ten temat nieco inne zdanie, szczególnie jeżeli owi przyjaciele są byłymi sympatiami mojego męża, w których był zakochany na zabój. Sylwia należy do dziewcząt, które uważają, że są alfą i omegą, choć według mnie jest raczej małpą i amebą. Chodzi zawsze nienagannie ubrana, uśmiecha się z wyższością, a jej twarz pokrywa starannie zrobiony makijaż swoją drogą ciekawe, jak ona to robi, że nigdy nie zdarza jej się rozmazać ani potargać. Miłe to dziewczę, telefonując do nas, słysząc mój głos w słuchawce, mówi głośno i wyraźnie. Cześć, co słychać? Samo to sylabizowanie wyrazów, jakbym była przygłucha i przygłupia, doprowadza mnie do szału. Przy tym głos ma tak milutki, jakby głaskała zarażonego parchem kota. Gdy już zada to odwieczne pytanie z ulgą w głosie, prosi, bym zawołała do telefonu Sebastiana. Widocznie w jej odczuciu spełnia naprawdę ciężki obowiązek, zniżając się do rozmowy ze mną. Ale żeby było jeszcze śmieszniej, ostatnio po rozmowie z nią Sebastian przyszedł do mnie do kuchni, gdzie wyładowywałam wściekłość szorując gary i zapytał. Czy ty naprawdę nie możesz być dla niej trochę bardziej uprzejma? Sylwia skarżyła się, że wyczuwa w tobie jakąś niechęć. Przecież ona w przeciwieństwie do ciebie zwykle stara się być miła. Doprawdy? spytałam ironicznie. Czy dlatego traktuje mnie jak upośledzoną? Chyba jesteś przewrażliwiona. Ona jest po prostu kobietą interesu. Ma pewne zachowania wpojone w pracy. Gdyby rozmawiała ze swoimi klientami w takim tempie jak ze mną, przeprowadzenie jednej transakcji zajęłoby jej rok. Zresztą co chcesz, staram się być miła! Na przykład, pomyślałam, nie pogryzłam jej, nie oblałam wrzątkiem, nie zrzuciłam z balkonu, aczkolwiek miała miałam jednokrotnie okazję, i nie zostawiłam jej nigdy sam na sam z naszym dzieckiem. Sebastian popatrzył na mnie przez chwilę zagadkowo, a potem powiedział: Cały twój problem polega na tym, że powinnaś coś zmienić. Wszystkie twoje dylematy wynikają z braku zajęcia. Czyli uważasz, że ja nic nie robię? spytałam. Zapewne myślisz, że po twoim wyjściu z pracy odwiedza nas dobra wróżka, bo akurat kopciuszek dał jej wolne i zajmuje się praniem twoich skarpetek? Chryste! Natasza, ty nic nie rozumiesz. Przekręcasz wszystko, co powiem. Jesteś wiecznie podirytowana i rozdrażniona nic dziwnego, że nawet Sylwia zauważyła, że jesteś jakaś dziwna. No, popatrz, popatrz, jak wy się dobrze rozumiecie, zasyczałam. Może powinieneś się z nią ożenić, co? Nie będę z tobą rozmawiał w ten sposób. Później, jak ci przejdzie, porozmawiamy jak kulturalni ludzie. I poszedł do pokoju, gdzie rozwalił się na kanapie i czule ściskając w ręku pilota oddał się swemu ulubionemu zajęciu, oglądaniu telewizji. Od tamtego czasu Sylwia się do nas nie odezwała. Już zaczęłam się łudzić, że ma bardzo dużo zajęć, lub że wysłano ją w wielomiesięczną delegację na lepiej. Za koło podbiegunowe, albo że może dostała amnezji, dopadła ją skleroza, bądź w najgorszym wypadku złamała obie nogi i język. A tu masz! Dzisiaj musiała zadzwonić i rozwiać moje słodkie złudzenia. Rozmowę zaczęła jak zwykle i jak zwykle zapytała o Sebastiana. Niestety, nie ma go w domu, jest jeszcze w pracy. Przekazać coś? Zapytałam słodko. E, nie. Przepraszam, czy przypadkiem chcesz zapytać mojego męża, czy mamy wolny wieczór? Ciągnęłam dalej tonem, ociekającym z lukrem. Bo rzeczywiście kochana ta istota, rozmawiając ze mną, mam na myśli, co słychać, nigdy nie zapyta, co robimy wieczorem, natomiast prosi do telefonu Sebastiana, by jemu zadać to arcy trudne pytanie. No tak, ale. No to dawaj, nie krępuj się, zachęciłam ją. Pytaj, jestem dzisiaj w szczytowej formie intelektualnej. Na pewno sobie poradzę. W słuchawce zapanowała cisza. Po długiej chwili usłyszałam chrząknięcie i trochę niepewny głos. Tak no więc, y, czy macie przypadkiem czas dzisiaj wieczorem? Miło, że o to pytasz, zaćwierkałam do słuchawki. Ale obawiam się, że przypadkiem jesteśmy zajęci. Hmm. To ja jeszcze zadzwonię do Sebastiana do pracy. Cześć. Usłyszałam stuk rzuconej z dużym impetem słuchawki. Przez chwilę miałam ogromną ochotę wybuchnąć serdecznym śmiechem, ale uświadomiłam sobie, że Sylwia z pewnością opowie wszystko Sebastianowi, który po przyjściu do domu zapewne mnie zabije, a w najlepszym razie zrobi piekielną awanturę. Odkładając powoli słuchawkę, zauważyłam, że nasza córka przygląda mi się z dużym zaciekawieniem. Czemu tak na mnie patrzysz? zapytałam podejrzliwie. Tak się tylko zastanawiam, mamusiu, odparło grzecznie moje dziecko. Dlaczego zgrzytasz zębami? Ostatnio mówiłaś, że tak zachowują się tylko dzieci, które mają robaki.